niedzielę z Lechem Poznań. Czas zacząć. Jesteśmy we Wronkach, jesteśmy na meczu 17. kolejki drugiej ligi piłkarskiej pomiędzy rezerwami Kolejorza a drużyną Bytowi Bytów, ale to nie wszystkie emocje związane z Kolejorzem dzisiaj, bo przecież od 17.30 na stadionie przy Bułgarskiej także mecz PKO Ekstraklasy, w którym Lech zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Na razie skupiamy się jednak na tym, co tu i teraz, czyli na tym, co we Wronkach, na kolejnym meczu drużyny trenera Rafała Ulatowskiego. Na transmisję z tego meczu zapraszają bardzo serdecznie odpowiadający za stronę techniczną Maciej Springer, a także komentujący boiskowe wydarzenia Maciej Henszel. 17. kolejka drugiej ligi piłkarskiej. W tej serii pauzuje ekipa Sokoła Ostróda. Odwołany został mecz Hutnika Kraków ze Stalą Rzeszów, natomiast wczoraj odbyły się mecze Górnika Polkowice z Motorem Lublin. Tutaj remis 1-1. Pogoń Siedlce przegrała z Wigrami Suwałki 1-2. Znicz Pruszków uległ rezerwą Śląska Wrocław 1-3, Olimpia Elbląg przegrała z Garbarnią Kraków 1-2, a drużyna Błękitnych Stargard wygrała ze Skrą Częstochowa 1-0. Dziś od 13 rywalizujemy we Wronkach, a później odbędą się jeszcze dwa mecze. O 18 Olimpia Grudziądz walczyć będzie z KKS Kalisz i o godzinie 18.45 najpóźniej w tej 17 kolejce lider GKS Katowice podejmować będzie Chojniczankę. Tak wygląda plan gier 17 z tej kolejki. Bytowia na miejscu 12, rezerwy Lecha otwierają strefę spadkową na 17 miejscu z dorobkiem 13 punktów. W tygodniu Lechici przegrali na wyjeździe z Motorem Lublin 0-1. Posłuchajmy, co przed tym dzisiejszym meczem naszemu reporterowi Adrianowi Gałuszce powiedział trener rezerw Lecha Poznań Rafał Ulatowski. Teraz właśnie ta rozmowa. Mamy jakieś problemy techniczne, więc na razie nie ma tej rozmowy z trenerem Rafałem Ulatowskim. Jeśli dostanę sygnał, że jest ta rozmowa gotowa, to spróbujemy ją jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego wyemitować, a tymczasem przejdziemy już szybciutko w takim razie do składów, w jakich zagrają oba zespoły dziś na stadionie we Wronkach. Rozpoczynamy tradycyjnie od gości, od drużyny Bytowi. Zaraz będzie ta jedenastka gości na naszych ekranach, a zatem przedstawiamy. W bramce z numerem 37 Marcin Staniszewski, 4 to Filip Dymerski, 5 kapitan zespołu Krzysztof Bąk, 8 Mateusz Szela, 9 Piotr Giel, 11 Jakub Bach, 13 Kuba Lizakowski, 18 Jakub Ryś, 20 Oskar Sikorski, 26 Mateusz Camargo i 65 Haris Memicz. Tak wygląda wyjściowa jedenastka drużyny prowadzonej przez Adriana Stawskiego. Pora na jedenastkę Lechitów, czyli gospodarzy tego dzisiejszego spotkania. W bramce z jedynką Krzysztof Bąkowski, 14 Filip Borowski, 17 Filip Nawrocki, 2 kapitan drużyny Grzegorz Wojtkowiak, 15 Jakub Niewiadomski, 6 to Artur Marciniak, 10 Eryk Kryk, 16 Igor Ławrynowicz, 13 Jakub Malec, 7 Hubert Sobol i 23 Oleksandr Jacenko. Tak wygląda zestawienie desygnowane do gry przez trenera Rafała Ulatowskiego. Spoglądamy na zegar, 12.56, 4 minuty do rozpoczęcia rywalizacji pomiędzy rezerwami Lecha Poznań a Bytowią. Te dwie ekipy spotkały się w rozgrywkach drugoligowych także w poprzednim sezonie. No i tutaj ciekawostka, Lechici w żadnym z tych meczów nie zeszli z boiska pokonani, mimo że Bytowia rywalizowała później w barażach o awans do Fortuna pierwszej ligi, to jednak we Wronkach tutaj porażka wyraźna drużyny z Bytowa 0-2.
3, efektowne zwycięstwo Lechitów, natomiast w rundzie rewanżowej już po wznowieniu rozgrywek w lipcu Lechici zremisowali na wyjeździe 1-1. Gola strzelił wówczas Paweł Tomczyk, czyli napastnik Lecha Poznań, który w tej chwili jest wypożyczony do Stali Mielec. Natomiast w tym pierwszym meczu, kiedy było to efektowne zwycięstwo 3-0, no to na boisku biegali chociażby w ofensywie Filip Szymczak, Jakub Kamiński, piłkarze pierwszego zespołu, był Juliusz Letniowski, który teraz jest wypożyczony do Arki Gdynia. Ciekawe było zestawienie linii defensywnej, bo wówczas obok Tomasza Dejewskiego na pozycji stopera biegał Giorgio Cyrnomarkowicz, czyli też zawodnicy obaj drużyny trenera Dariusza Żurawia z pierwszej drużyny Kolejorza. Także Bytowia, jeżeli chodzi o te starcia z Lechem Poznań, z rezerwami Lecha Poznań, to tych wspomnień zbyt miłych nie ma. Zobaczymy, jak to będzie dziś w tej 17. kolejce drugiej ligi piłkarskiej. Spoglądamy teraz na boisko. Pojawia się na nim drużyna naszych gości, czyli drużyna Bytowi. Dziś na czerwono, czarno ubrani piłkarze drugoligowego klubu. Za moment pojawią się też zapewne gospodarze. Spotkanie dzisiejsze prowadzić będzie jako główny pan Filip Kaliszewski. Natomiast w roli asystentów pomagać mu będą Dariusz Bochonos i Marcin Czerwiński. Sędzią technicznym jest Piotr Idzik z Poznania, natomiast delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej pan Zenon Chmielewski. Jeszcze tutaj pewnie motywacja całej drużyny Bytowi przed rozpoczęciem tej rywalizacji, także w oczekiwaniu oczywiście na drużynę Lecha Poznań. Lechici jeszcze przez chwilę są w szatni, za moment oczywiście tutaj pojawią się na boisku we Wronkach, aby rozegrać ten mecz 17. kolejki, no i aby spróbować wydostać się ze strefy spadkowej drugiej ligi piłkarskiej. Przez sporo kolejek tej jesieni drużyna trenera Ulatowskiego właśnie była w tej strefie spadkowej. Później ta seria efektownych zwycięstw, 3 z rzędu, 9 punktów, to wywindowało Lecha poza strefę spadkową, no ale ostatnio znów troszkę słabszy okres, znów troszkę tych punktów pogubionych i to powoduje, że Lechici na 17. miejscu w tabeli mają 13 punktów, tyle samo co Hutnik Kraków, który jest za plecami Kolejorza, a na ostatnim 19. miejscu Olimpia Grudziądz, która ma punktów 12. Dodajmy, jak to wygląda także przed Lechem Poznań. Kolejorz ściga Znicza Pruszków i Olimpię Elbląg, te dwa zespoły mają po 16 punktów. Natomiast drużyna Błękitnych Stargard i Garbarni punktów po 17. To są jakby te cztery zespoły bezpośrednio przed Lechitami, których warto w tej ligowej tabeli ścigać. Już widzę, że są na środku boiska kapitanowie obu drużyn, czyli bardzo doświadczeni Grzegorz Wojtkowiak z drużyny rezerw Lecha, no i starszy od niego Krzysztof Bąk, czyli 38-latek zawodnik, który ma ponad 170 meczów w Ekstraklasie rozegranych w barwach Polonii Warszawa, a także Lechii Gdańsk. Od kilku sezonów występuje natomiast w Bytowi, no i to on wyprowadził dzisiaj swoich kolegów na boisko w meczu z rezerwami Kolejorza. Dodam jeszcze tylko jako ciekawostkę, że chwilkę trzeba było czekać na to, czy Grzegorz Wojtkowiak rzeczywiście będzie mógł wyjść od pierwszej minuty w tym dzisiejszym spotkaniu. Kiedy przyjechał tutaj na zbiórkę przedmeczową, to zgłosił uraz, nie był do końca pewny, czy będzie w stanie zagrać, dlatego na rozgrzewkę wyszło 3 stoperów oprócz Grzegorza Wojtkowiaka, no i Filipa Nawrockiego, który miał grać u boku właśnie tego doświadczonego piłkarza. Pojawił się na tej rozgrzewce także Kacper Andrzejewski. Nie było wiadomo, czy będzie wszystko w porządku ze zdrowiem Grzegorza Wojtkowiaka, ale po tej rozgrzewce, skoro widzę teraz Grzesia na boisku, to okazało się, że wszystko jest w porządku, że może rozpocząć tę rywalizację z drużyną Bytowi, a zatem będzie występował w podstawowym składzie, będzie od pierwszej minuty na boisku w drużynie Kolejorza właśnie kapitan poznańskiej ekipy, czyli Grzegorz Wojtkowiak. Lechici dziś w tradycyjnych strojach, czyli na niebiesko-biało, niebieskie koszulki, białe spodenki, białe piłkarskie getry, już po losowaniu, już piłkarze ustawiają się powoli na swoich połowach, a zatem tak patrząc, jeżeli chodzi o pierwszą część spotkania, to Lechici atakować będą na prawo,
prawą stronę na Państwa ekranach, natomiast piłkarze Bytowi na lewą. Tak to będzie wyglądało. Kiedyś komentatorzy piłkarscy bardzo często przed rozpoczęciem rywalizacji właśnie informowali w ten sposób kibiców. Wówczas czarno-białe telewizory, wówczas zlewające się stroje często piłkarzy jednego i drugiego zespołu, no i trzeba było faktycznie informować. Dziś telewizja kolorowa, dziś stroje, także mocno różniące się piłkarzy jednego i drugiego zespołu, więc tu problemów z rozpoznaniem być nie powinno, natomiast faktycznie czasami warto na to zwracać uwagę. No to rozpoczęliśmy w takim razie. 17. kolejka drugiej ligi piłkarskiej, rezerwy Lecha Poznań kontra Bytowia, początek starcia we Wronkach. Rozpoczęli goście, ale szybko oddali piłkę zawodnikom Kolejorza. Ciekawie ustawiona ta prawa strona dziś w drużynie Lecha Poznań, bo młodziutki Filip Borowski, który już trenuje z pierwszym zespołem Kolejorza na prawej obronie, tutaj wielkiej niespodzianki nie ma, ale przed nim z numerem 13 występuje Jakub Malec, czyli piłkarz, który już w drużynie rezerw Lecha Poznań grał tej jesieni, ale grał po drugiej stronie boiska, na lewej stronie, czy to na lewej stronie defensywy, czy ustawiony troszkę wyżej na pozycji skrzydłowego. Dziś taki wariant z tym, żeby ten lewonożny piłkarz schodził do środka boiska, gdzieś na lewą nogę, będzie biegał tutaj po prawej stronie boiska przy prawej linii pola gry. Artur Marciniak zbiegł do środka boiska do rozegrania, wspomaga teraz i Nawrockiego, i Wojtkowiaka. Nawrocki, Wojtkowiak. W środku boiska tutaj pojawia się Eryk Kryk, ale na razie nie jest przetransportowana do niego piłka. Też nie kwapią się goście do tego, żeby podejść pressingiem, żeby zaatakować piłkarzy Kolejorza. Teraz już wzdłuż linii bocznej boiska Marciniak w poszukiwaniu Borowskiego. Wypchnięty tam był Borowski, ale jako ostatni piłki dotykał zawodnik gościa. Zatem mamy rzut rożny, mamy stały fragment gry dla Kolejorza w drugiej minucie tej rywalizacji. Ławrynowicz i Kryk to są dwaj piłkarze, którzy przy tym stałym fragmencie gry. Ławrynowicz prawą nogą, to będzie raczej piłka dochodząca do bramki. Nie, zagrał krótko do Kryka, ten jeszcze bardziej wycofał piłkę. Teraz już ma sporo swobody tutaj Ławrynowicz, może dośrodkować tę piłkę w pole karne. Wojtkowiak tam zamykał akcję, ale nie sięgnął futbolówki i rozpoczynać będzie od autu bramkowego Marcin Staniszewski, nowy zawodnik w drużynie Bytowi. Przyszedł przed tym sezonem do tej ekipy z Arki Gdynia, w poprzednim sezonie w Arce, w sezonie zakończonym spadkiem niestety Arki, do pierwszej ligi zaliczył 3 występy w drużynie gdyńskiej w rundzie finałowej, bodajże między 31 a 33 kolejką właśnie te występy, jeżeli chodzi o ekstraklasę, ale po sezonie, po spadku do pierwszej ligi zmienił klub, powędrował do Bytowi, no bo też jeżeli chodzi o bramkarzy w Bytowi, to troszkę zmieniło się, w poprzednim sezonie bronili i bardzo doświadczony Paweł Kapsa i także Maciej Gostomski, czyli mistrz Polski z drużyną Lecha Poznań w 2015 roku, natomiast Gostomski przeniósł się do Górnika Łęczna, no i trzeba było od nowa jakby poukładać te klocki, jeśli chodzi o grę bramkarzy. Staniszewski w tym sezonie właśnie, jeżeli chodzi o drużynę Bytowi, natomiast to nie jest tak, że jest podstawowym bramkarzem, że występuje we wszystkich meczach. Rozpoczął sezon do 7 kolejki w bramce, występował także w 4 ostatnich meczach, natomiast w międzyczasie w 5 meczach na boisku w wyjściowym składzie pojawił się Adrian Olszewski. Teraz rzut wolny dla Lecha w 4 minucie rywalizacji. Tutaj był faul w środkowej strefie boiska, no i ustawiają Lechici znów stały fragment gry. Zobaczymy, jak teraz Ławrynowicz lewą nogą, taka piłka dochodząca do bramki, ale spokojnie, tam był okrzyk bramkarza, żeby puścić tę piłkę. Nic groźnego z tego nie urodzi się dla Lecha Poznań. Będzie znów od autu bramkowego rozpoczynać Staniszewski, a zatem tak jakby oddali piłkarze Bytowi troszkę inicjatywę Lechowi. Cofnęli się spokojnie na swoją połowę, no ale na razie tutaj to, co widzieliśmy, jeśli chodzi o konkrety w ofensywie dla drużyny Kolejorza, to były stałe fragmenty gry, czyli i rzut wolny, i rzut rożny. Dwa razy piłka kierowana w pole karne po dośrodkowaniach, tyle że strzału z tego żadnego jak na razie, jeżeli chodzi o drużynę gospodarzy, nie było.
Teraz podeszli wyżej przy wyrzucie z autu na wysokości własnego pola karnego piłkarze Bytowi. Niewiadomski chciał tam zagrać z autu wzdłuż linii bocznej boiska. Pojawił się Artur Marciniak, teraz Ławrynowicz przejmie piłkę w środku boiska już w poszukiwaniu Huberta Sobola, czyli najskuteczniejszego zawodnika rezerw kolejorza w tym sezonie. Marciniak, Ławrynowicz, Jacenko. Szybki okrzyk trenerów, zmieniaj, zmieniaj. Chodziło o to, żeby przerzucić ciężar gry na drugą stronę boiska, żeby wyjść z tego tłoku piłkarzy Bytowi. Marciniak ruszył teraz ładnie w środku boiska. Sobol, ale bardziej kontrola gry teraz po stronie Lechitów. Nie było tutaj ryzyka, próby odwrócenia się w stronę bramki przeciwnika przez Huberta Sobola. Wolał bezpiecznie odegrać do stopera, do Grzegorza Wojtkowiaka. I teraz Nawrocki z Wojtkowiakiem. Niewiadomski, Jacenko, znów Niewiadomski, Wojtkowiak. Szybko krąży ta piłka, no ale terenu tutaj Lechici nie zyskują. Starają się spokojnie budować ten atak pozycyjny. Eryk Kryk teraz zbiegł także do tego rozegrania i on już zdecydował się na dłuższe zagranie w stronę Sobola, tyle że nieporozumienie, ta piłka bezpośrednio pada łupem bramkarza Bytowi. Teraz Staniszewski wybija piłkę daleko, a bardzo niezadowolony, aż przeklął siarczyście tutaj trener gości, kiedy widział, że ta piłka wycofana była do Staniszewskiego, że tam niewiele brakowało, a Sobol mógłby wygarnąć tę piłkę spod nóg bramkarza. Teraz pierwszy raz zaatakowali piłkarze Bytowi, natomiast no wielkiego zagrożenia tutaj nie było, bo ostatecznie przekroczyli przepisy. I jeszcze raz Kryk, jeszcze raz w tej strefie boiska tutaj po prawej stronie, jeszcze raz tutaj zbiega. Wyżej podchodzi Filip Borowski, więc robi się tutaj właśnie miejsce dla Eryka Kryga. Znów zdecyduje się na dłuższe zagranie? Nie, spokojnie. Teraz rozgrywają znów stoperzy. Pokazał mu się do gry Marciniak, ale też nie zdecydował się na zagranie do defensywnego pomocnika. Nawrocki. Kryk. Znów nie widział możliwości tutaj zagrania Eryk Kryk. Naprzeciwko niego był Jakub Bach, więc ta piłka ostatecznie znów wycofana. Teraz jakby tym podaniem zaprosił Wojtkowiak Nawrockiego do przekroczenia linii środkowej boiska. Teraz uwaga, Malec, ale nie złapał tej piłki. Próbował taką dłuższą piłkę zagraną przez stopera z powietrza zgasić i popędzić w pole karne, natomiast uciekła mu ta piłka, więc rozpoczęli od autu bramkowego zawodnicy gości. Świetny teraz pressing Lechitów. Nie wyszli Lechici z tego tłoku. Wycofali się zawodnicy Bytowi. No i teraz Haris Memić do Staniszewskiego, a ten szeroko stara się grać do partnera, tyle że dokładności zabrakło, więc wyrzut z autu dla Lecha. No i już szybko piłka pod pole karne do Huberta Sobola. Jacenko. Jacenko stara się tam przedzierać, jeszcze zabrali się z tą piłką Lechici, to był Niewiadomski, on teraz jest w narożniku boiska, ale wypchnięty poza pole karne. Dużo tam tych sylwetek piłkarzy w czerwonych koszulkach, dlatego znów wycofali się Lechici. Marciniak, Wojtkowiak, teraz gra szeroko do Niewiadomskiego. Przerzucą ciężar gry Lechici na drugą stronę. Nie ma faulu. Pan Filip Kaliszewski pokazuje, że możemy grać dalej. No to trzeba w takim razie wracać, bo już ruszają zawodnicy gości. Już w poszukiwaniu Piotra Giela, czyli najlepszego napastnika drużyny Bytowi. Uwaga, Giel! Ależ teraz było blisko tego, żeby Bytowia w 10 minucie objęła prowadzenie. Strzał jednak niecelny. Mówiłem, najskuteczniejszy zawodnik zespołu z Bytowa, Piotr Giel. Dotarła ta piłka do niego w polu karnym, choć nie powinna, bo tam powinna być dobra interwencja obrońców. Była szansa wyczyszczenia tej sytuacji, natomiast gdzieś jakieś nieporozumienie, gdzieś jakiś rykoszet, niedokładne wybicie i
Była stuprocentowa okazja dla Bytowi, a zatem przyczajeni piłkarze gości na własnej połowie, ale kiedy mieli okazję do takiego szybkiego wypadu, to natychmiast z niego skorzystali. No i była stuprocentowa okazja dla zawodnika, który kiedyś chociażby występował w drużynie Warty Poznań. Tym razem jednak nie sprawił, że liczba jego goli w tym sezonie jest dwucyfrowa. Nie ma gola numer 10, bo jak na razie 9 ma na swoim koncie Piotr Giel, jeśli chodzi o rozgrywki drugiej ligi. No wziął na siebie ciężar zdobywania bramek w poprzednim sezonie. Najskuteczniejszym zawodnikiem Bytowi. Był Karol Czubak, 18 bramek, trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców drugiej ligi. Ten zawodnik jednak przeniósł się do Widzewa Łódź. W ogóle bardzo mocno przebudowana ekipa. Trener Stawski przed meczem wspominał, że właściwie 8-9 piłkarzy z podstawowego składu z poprzedniego sezonu stracił. No i nic dziwnego, że właściwie musiał od nowa budować drużynę, która rywalizuje w tym sezonie w drugiej lidze. A przecież przypominamy, w poprzednim, po spadku z pierwszej ligi, była szansa, żeby szybko wrócić na ten drugi poziom rozgrywkowy w Polsce. Teraz uwaga, spoglądam tam na tę akcję, ale będzie wyblokowany przez Wojtkowiaka. Dobrze, zawodnik Bytowi, i od bramki rozpoczynać będzie Krzysztof Bąkowski. Była szansa wrócić szybko na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce po spadku, po kilku latach z pierwszej ligi, bo Bytowia zajęła czwarte miejsce po sezonie zasadniczym i rywalizowała w barażach. Dwa mecze zwycięskie, jest awans. No tyle, że potknęła się drużyna z Bytowa już na pierwszej przeszkodzie, aczkolwiek to był dramatyczny mecz z drużyną Resowi. Rzut karny w pierwszej połowie niewykorzystany przez drużynę gospodarzy. To Bytowia gościła drużynę Resowi na własnym stadionie. Później remis 0-0, przegrywali w dogrywce, zdołali wyrównać, było 1-1, no i przegrane rzuty karne. Resowia awansowała do finału. W tym finale, w derbowym meczu, ograła Stal Rzeszów, także po rzutach karnych. No i to Resowia dziś występuje w pierwszej lidze, Bytowia pozostała w lidze drugiej. No i ten sezon kolejny, tak jak już mówiłem, przebudowany zespół, więc też zdecydowanie gorsze rezultaty. 12 miejsce jak na razie drużyny trenera Adriana Stawskiego, ale też warte podkreślenia jest to, że nie ma nerwowych ruchów w Bytowie, że trener Stawski spokojnie pracuje, był trenerem i właściwie jest trenerem tego zespołu od 2017 roku, bodajże od kwietnia, więc to już ponad 3,5 roku. Rzadko taka spotykana stabilizacja, jeśli chodzi właśnie o rozgrywki. A teraz uwaga, szansa dla Lecha, strzelał Marciniak zza pola karnego, ale został zablokowany. Oj, teraz tam było niebezpieczne zagranie zawodnika Bytowi. No i mam wrażenie, że tutaj arbiter może wyciągnąć żółtą kartkę. Nie, odpuścił jeszcze chyba w tej sytuacji Kubie Lizakowskiemu pan Filip Kaliszewski. Ten piłkarz jeszcze z numerem 13 w dyskusji z arbitrem, ale okazuje się, że na razie tylko rzut wolny, na razie bez żółtego kartonika. Przypominamy sobie mecz sprzed tygodnia, gdzie dwa faule kapitana Wigier Suwałki w piątej minucie sprawiły, że ten zawodnik musiał opuścić boisko i został z tego boiska przez arbitra usunięty po czerwonej kartce. Lech grał z przewagą jednego zawodnika, prowadził 1-0, no ale skończyło się ostatecznie remisem 1-1, bo w drugiej połowie nie tylko gol wyrównujący, ale i czerwona kartka dla Huberta Sobola. No to oglądamy teraz ten stały fragment gry dla Lecha Poznań. Kryk i tam jest też Igor Ławrynowicz ustawieni przy piłce, natomiast no to będzie jakaś próba z dystansu w wykonaniu Artura Marciniaka, o ile dobrze widzę. Już Lechici zagrali, już był gwizdek arbitra, był, nie, jednak inaczej, zagrali zawodnicy Kolejorza, rykoszet po strzale Eryka Kryga, jednak nie ten, który przy tej piłce był ustawiony tak nabiegając na nią, czyli Artur Marciniak, a jednak ci, którzy gdzieś przy tej piłce jakby zasłaniali pole widzenia bramkarzowi. Po tym krótkim rozegraniu Eryk Kryk kopnął z dystansu rykoszet i mamy stały fragment gry, mamy rzut rożny dla Lecha. No to jeszcze raz zobaczymy, jak będzie rozegrany z narożnika.
ten stały fragment gry, wybita piłka, teraz jeszcze Niewiadomski chciał drugi raz kierować piłkę w pole karne z lewej strony, ale został tam zablokowany i będzie tylko wyrzut z autu. No to teraz jeszcze jeden rzut rożny zarobili Lechici, bo szybko wyrzucił piłkę, Sobol został uprzedzony, więc drugi raz z narożnika Kolejosz. A w tym meczu to już bodajże trzeci rzut rożny dla gospodarzy. Teraz z kolei z drugiej strony też będzie piłka dochodząca do bramki, tyle że tym razem Eryk Kryk będzie dośrodkowywać. Jeszcze tam arbiter chce poustawiać piłkarzy w polu karnym, jeszcze chce dać im do zrozumienia, że będzie obserwował wszystko dokładnie, że jeśli tam będą jakieś przepychanki, jeśli będzie jakieś pociąganie za koszulkę, to będzie to widział i będzie odgwizdywał przewinienia. Są Nawrocki z Wojtkowiakiem w polu karnym, jest tam Jacenko, jest także Malec, jest Ławrynowicz zamykający akcję, jest przed polem karnym Borowski, a także Niewiadomski. A zatem sporo tych niebiesko-białych sylwetek, dośrodkowanie, no i ostatecznie uprzedzony tam został zawodnik Kolejorza przy tym bliższym słupku. Tam jeszcze pretensje do arbitra, że właśnie skoro zwraca uwagę, że tutaj będzie bardzo uważny, no to tam został powalony jeden z zawodników Kolejorza w polu karnym i Lechici uważali, że należała im się jedenastka. Arbiter jednak pokazuje, że gramy w tej sytuacji, a teraz będzie jeszcze jeden stały fragment gry. Pierwsze dośrodkowanie na ten bliższy słupek, potem na ten dalszy, no i tutaj tylko interwencja obrońcy sprawiła, że zamykający akcję zawodnik Kolejorza nie wpakował piłki do siatki. 17 minuta rywalizacji we Wronkach, przewaga teraz Lechitów, ale tak jak już mówiłem, nie ma sytuacji poprzez budowanie ataku pozycyjnego, a głównie na razie stałe fragmenty gry. To teraz z tej strony Ławrynowicz, dośrodkowanie, chciał to strącić na tym bliższym słupku Grzegorz Wojtkowiak, nie udało się jednak, no i potem jeszcze dobrze został przez Eryka Kryga zablokowany zawodnik gości, więc będzie tylko wyrzut z autu. Dlatego spokojnie Lechici mogą wrócić teraz na przedpole własnej bramki. Oskar Sikorski teraz rozgrywa tę akcję i już tam na drugą stronę boiska do Lizakowskiego. Lizakowski zbiegł do środka boiska, ale stracił równowagę, to mogą wykorzystać Lechici. Już Jacenko przekracza linię środkową boiska. Jacenko. Też szybko zorganizowali się znów zawodnicy Bytowi. Nawrocki. Malec teraz, ładnie rozegrana ta akcja, szybko oddał piłkę Malec do Wojtkowiaka. Już starał się Wojtkowiak dłuższym zagraniem, niedokładnym, ale padnie ta piłka łupem Lechitów. Marciniak. Cierpliwi muszą być znów Lechici, bo rzeczywiście tutaj drużyna Bytowi cofnięta w komplecie na własną połowę, też żeby nie było jakiejś straty, bo już była jedna okazja stuprocentowa dla Bytowi właśnie po stracie Lechitów w środkowej strefie boiska. Jeden wypad z własnej połowy i najlepszą okazję jak na razie do objęcia prowadzenia w tym meczu mieli właśnie goście z Bytowa, natomiast Lechici głównie na razie te stałe fragmenty gry. No ale liczymy na to, że w końcu uda się tutaj złamać opór drużyny Bytowi i stworzyć okazję podbramkową, że czy Eryk Kryk, czy Artur Marciniak, którzy rozgrywają tutaj te piłki sprzed własnego pola karnego, poszukają w końcu dobrym podaniem partnerów. Teraz na przykład już Kryk do Borowskiego zagrał zbyt mocno i przy linii bocznej boiska młody zawodnik Kolejorza tej piłki nie opanował. Faul był Borowskiego, faulował swojego rywala. Tego, który na Państwa ekranach z numerem 8, Mateusza Szele. I mają rzut wolny zawodnicy Bytowi. Natychmiast piłka w ten sektor, gdzie jest Kuba Lizakowski z numerem 13. No oprócz tych piłkarzy, którzy opuścili Bytowie po poprzednim sezonie, też dzisiaj spore osłabienia. Dwóch z trzech najbardziej doświadczonych, jeśli chodzi o występy w Ekstraklasie, brakuje dzisiaj w drużynie Bytowi. Jest Krzysztof Bąk, czyli ten najbardziej doświadczony, ten, którego licznik ekstraklasowy jest najbardziej podkręcony. Natomiast pauzują za kartki Deleu, czyli prawy obrońca drużyny Bytowi, zawodnik, który w Ekstraklasie biegał w Krakowie, a także w Lechii Gdańsk. No i nie ma środkowego pomocnika Pawła Zawistowskiego.
tutaj właśnie są te osłabienia, jeżeli chodzi o drużynę Bytowi, dlatego no tutaj sporo musiał poprzestawiać przed tym dzisiejszym meczem trener. Teraz zagranie w stronę Huberta Sobola, ale zbyt mocne, nie miał szans tutaj opanować tej piłki Hubert Sobol. Znów przejęta piłka przez zawodników Kolejorza. Teraz, ach, uciekła ta piłka z buta Sobolowi. Gdyby dobrze przyjął, to po odwróceniu się w stronę bramki mógł próbować prostopadłego zagrania do wybiegającego już tam Oleksandra Jacenki. Tymczasem Staniszewski. Malec strąca tę piłkę, ale... Oj, teraz strata zawodnika Bytowi. W polu karnym jest Malec, ale tam przegrał ten fizyczny pojedynek. No to jest właśnie to, 17-latek w drużynie Kolejorza, a naprzeciwko niego bardzo doświadczony piłkarz. No i gdzieś tam ostatecznie, mimo tej straty, zawodnik Bytowi ten swój błąd naprawił. Najpierw była strata Mateusa De Camargo, czyli lewego obrońcy, a potem jeszcze dobra interwencja jednego ze stoperów, czyli Harisa Memicza. Teraz uwaga, odpowiadają goście, no i uważajmy, bo już jedną stuprocentową okazję pod bramką Krzysztofa Bąkowskiego stworzyli. Ciekawy komentarz trenera, nie rób numerów do swojego zawodnika, tego, który stracił piłkę przed własnym polem karnym. Na razie dobrze bronią się piłkarze Bytowi, więc z ich perspektywy głupio byłoby w taki sposób stracić gola, że Lech, który jeżeli ma jakiekolwiek sytuacje, to ze stałych fragmentów gry, a tutaj mógłby wykorzystać właśnie prezent od rywala. Teraz Jacenko na pozycji lewoskrzydłowego. Chciał wprowadzić do gry tutaj już wbiegającego i Niewiadomskiego i Ławrynowicza, ale jeszcze Jacenko, jeszcze dośrodkowanie zamyka Borowski tę akcję. Znów bardzo wysoko ustawiony ten prawy obrońca, był w polu karnym rywala, ale nie miał szans dojść do tej piłki. Troszkę zbyt duża rotacja. Ta piłka uciekała poza linię końcową boiska i rozpoczynać będzie Marcin Staniszewski. 23 minuta, 17 kolejka drugiej ligi piłkarskiej. Rezerwy Lecha Poznań, Bytowia 0-0. Nie mają swobody zawodnicy Bytowi, kiedy w środku boiska nawet rozpoczynają od autu bramkowego, to w środku boiska natychmiast spotykają opór ze strony Lechitów, którzy szybko tę piłkę odzyskują i teraz bramkarz musiał ratować się wybiciem tej piłki poza linię boczną. Jacenko, Niewiadomski z wykorzystaniem Nawrockiego. Chcieli szybko zmienić stronę Lechici, ale teraz przez Artura Marciniaka. Nie stracił tej piłki, co ważne, Artur Marciniak, chociaż tam natychmiast był naciskany. Ostatecznie jest wyrzut z autu dla Lechitów. Coś tam stało się jednak Arturowi Marciniakowi, oby z jego zdrowiem było wszystko w porządku, bo przy tej interwencji ucierpiał doświadczony zawodnik Kolejorza, oznaczony numerem 6. Może jednak kontynuować grę Artur. Wycofana teraz piłka do Bąkowskiego. Natychmiast nawołują się piłkarze Bytowi, żeby teraz wyjść wysoko w stronę bramkarza Kolejorza, żeby zmusić go do dłuższego zagrania. I co było? Ze spalonego, okazuje się, wracał teraz Hubert Sobol. Podniesiona chorągiewka sędziego asystenta. Choć nie zagrał tej piłki głową Hubert Sobol, to jednak zrobił ruch w kierunku piłki zagranej przez Bąkowskiego, więc musiał być odgwizdany w tej sytuacji ten rzut wolny dla Bytowi. Memicz położył piłkę
na murawie i zagrał do Krzysztofa Bąka, naprzeciwko niego Hubert Sobol. Ciekawe są czasami te komentarze z ławek trenerskich. Chcieli krótko rozegrać piłkę zawodnicy Bytowi, a trener uważał, że no niech zagrają dłuższą w stronę napastnika, w stronę Giela, żeby on tam gdzieś powalczył ewentualnie. No tak, tutaj rzut wolny na pewno dla Lecha. Na pewno jeśli ktoś był spóźniony przy tej interwencji, to Mateusz Szczela, czyli zawodnik Bytowi. No to Lech, Malec, Borowski. Borowski teraz z prawą stroną, świetnie jednak powstrzymany. No i teraz już zawodnicy Bytowi chcieli wyjść z własnej połowy. Nawrocki jednak fauluje i mamy rzut wolny dla drużyny gości. Nie tylko Gostomskiego, nie tylko Czubaka, o których mówiłem, brakuje w drużynie Bytowi w porównaniu do poprzedniego sezonu. Daniel Feruga, czyli strzelec gola przeciwko Rzeszowianom w barażu i autor 8 kolejnych trafień, jest teraz już w pierwszoligowym Jastrzębiu. Do Widzewa wrócił Michael Amejo, Adrian Piekarski, który przecież tutaj tydzień temu w barwach Wigier Suwałki strzelił gola wyrównującego przeciwko rezerwom Lecha Poznań. Wrócił właśnie do Wigier, bo wcześniej był wypożyczony do Bytowi właśnie z drużyny z północno-wschodniej Polski. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o drużynę Bytowi, że trzeba było naprawdę tutaj sporo zmieniać. Między innymi do ataku dołączył Kacper Sezonienko, zaledwie 17-latek z Lechii Gdańsk, tyle że ten piłkarz dziś rozpoczął mecz na ławce rezerwowych w tym sezonie, jego 4 gole, natomiast zdecydowali się trenerzy na inny wariant tutaj, jeżeli chodzi o ofensywę drużyny Bytowi. Było tam zderzenie, leży na boisku jeszcze ten, który jest teraz na ekranach, czyli grający z numerem 15 Jakub Niewiadomski. Natomiast było wcześniej przewinienie i Bytowia ma stały fragment gry. Bytowia będzie rozpoczynać od rzutu wolnego. Musi zejść poza linię boczną Jakub Niewiadomski, bo była interwencja lekarza i masażysty. A my tymczasem obserwować będziemy stały fragment gry piłkarzy Bytowi w 28 minucie rywalizacji we Wronkach. W dziesiątkę są zawodnicy Kolejorza. W komplecie cofnęli się teraz pod własne pole karne. Dośrodkowanie. Dobrze Jacenko wybija teraz tę piłkę. No i mogą już wyżej wyjść Lechici. No, no, no. Tutaj jest bez wątpienia przewinienie zawodnika Bytowi, który spóźniony takim wślizgiem zaatakował zawodnika Kolejorza. No i nie ma najmniejszych wątpliwości, że musiała być żółta kartka dla zawodnika Bytowi. Gracz oznaczony numerem 11, czyli Jakub Bach, z żółtą kartką za to przewinienie w środkowej strefie boiska. Trener Stawski tutaj protestował, że nawet nie dotknął zawodnika Kolejorza, ale też mam wrażenie, że spóźnił się z tym wślizgiem zawodnik Bytowi i dlatego arbiter podyktował ten rzut wolny dla Kolejorza i wyciągnął żółtą kartkę. Ciekawa była sytuacja chociażby podczas poniedziałkowego meczu Lecha Poznań z Lechią w Gdańsku w Ekstraklasie. Kiedy nie ma kibiców na stadionie, to słychać te dialogi, czy to na boisku, czy przy ławce rezerwowych. No i między innymi rzut wolny podyktowany został dla piłkarzy Lechii w pierwszej połowie. No a zazwyczaj bardzo głośny, jeżeli chodzi o komentarze, jest Duszan Kuciak, czyli bramkarz Lechii Gdańsk. No i on tam bardzo mocno protestował, że powinna być żółta kartka dla zawodnika Kolejorza, że to był ostry faul i tak dalej.
a tak na jego wysokości stojący poza linią boczną boiska trener kolejorza Dariusz Żuraw krzyknął w stronę Duszana Kuciaka: Duszan, ale przecież on go w ogóle nie dotknął. No i okazuje się, że Duszan Kuciak także poczucie humoru ma, bo spojrzał w stronę trenera kolejorza i skomentował krótko: wiem. Więc presja na arbitrze, gdzieś tam próba doprowadzenia do tego, żeby rywal został ukarany, choć sam Duszan Kuciak zdawał sobie sprawę z tego, że wielkiego przewinienia nie było, że w ogóle prawdopodobnie nie było w tej sytuacji przewinienia i rzut wolny został podyktowany, no ale żółta kartka to już by było zdecydowanie za dużo. 29. minuta we Wronkach, rezerwy kolejorza Bytowia 0-0. Taki spokojniejszy fragment, taki leniwy fragment, jeśli chodzi o tę rywalizację tutaj we Wronkach. Wyrzut z autu teraz dla Bytowi. Lech przejmuje piłkę. Ławrynowicz chciał rzucić piłkę na wolne pole do rozpędzającego się tam lewą stroną Jacenki, ale zbyt mocne to zagranie. Chyba do nogi powinien grać do Jacenki, który był szeroko ustawiony przy linii bocznej, tak żeby mógł dryblować, żeby mógł mijać rywali Jacenko. Natomiast takie dłuższe zagranie, żeby obiegł swojego przeciwnika i gdzieś przed linią końcową złapał piłkę Jacenko, to tutaj było obliczone na porażkę. Ma duży problem ze wznowieniami Staniszewski. Po raz kolejny bezpośrednio z 5 metra kopie piłkę w aut. No i pada ona łupem Lechitów. Nawrocki. Dłuższe zagranie. No ale tam nie mają szans Lechici w starciu naprawdę z potężnie zbudowanymi stoperami. Doświadczony i wysoki Krzysztof Bąk jest ten Memicz, więc muszą poszukać innych rozwiązań zawodnicy kolejorza, bo fizycznie tam przegrywa tę rywalizację nawet Hubert Sobol, który często idzie do takiego zwarcia i do takiej rywalizacji z zawodnikami gości. Eryk Kryk, Wojtkowiak, Niewiadomski traci jednak piłkę, nie ma przewinienia, no i już rozpoczynają swój atak zawodnicy gości, tam świetna jednak interwencja, powstrzymany został Kuba Lizakowski przez Grzegorza Wojtkowiaka, no i Lech może odpowiedzieć. W środku boiska jest Malec, ma teraz moment, żeby się rozpędzić, był faulowany, ale szkoda, bo gdyby to przyjęcie piłki było lepsze, gdyby było kierunkowe w stronę bramki, to wówczas mógłby z tą piłką popędzić, a gdzieś ta piłka została pod nogami zawodnika kolejorza, no i już musiał tutaj tylko próbować się zastawiać przed przeciwnikiem i starać się w ten sposób wywalczyć rzut wolny. Camargo, Memicz, jeszcze raz Brazylijczyk, 24-latek Camargo, który przed tym sezonem przywędrował do Polski, wcześniej grał tylko w klubach brazylijskich, czyli w klubach ze swojej ojczyzny, natomiast teraz zdecydował się przylecieć do Polski i właśnie od tego sezonu występuje w drużynie Bytowi. Strata tymczasem zawodników kolejorza, Szela. Kontroluje go jednak Nawrocki, teraz już przed polem karnym są zawodnicy Bytowi, płaski strzał, ale spokojnie łapie piłkę Krzysztof Bąkowski, tutaj zagrożenia wielkiego dla poznańskiej bramki nie było. Wojtkowiak. To nie koniec rozgrywek drugiej ligi piłkarskiej w tym roku, jeszcze za tydzień jedna kolejka, Lechici zagrają w Chojnicach z Chojniczanką, czyli z kolejnym zespołem, który
spadł z pierwszej ligi. Tyle, że jeżeli chodzi o Bytowie, stało się to troszkę wcześniej, natomiast Chojniczanka poprzedni sezon zakończyła w strefie spadkowej pierwszej ligi i jest w rozgrywkach drugoligowych. Chojniczanka jak na razie na piątym miejscu z dorobkiem 27 punktów. No nie jesteśmy dziś świadkami wielkiego piłkarskiego widowiska. Lech stara się rozgrywać, natomiast no nie ma tutaj okazji pod bramką Staniszewskiego. Bytowia, tak jak już mówiłem, od pierwszej sekundy tego meczu przyczajona. No to teraz może Jacenko. Ależ ładnie się odwrócił teraz Oleksandr Jacenko. To efektowna była ta sztuczka techniczna. Teraz ach, Borowskiemu jednak dośrodkowanie kompletnie nie wyszło. Uciekła mu ta piłka z piłkarskiego buta i poszybowała daleko od bramki Bytowi. Na pewno niezadowolony piłkarz z rocznika 2003, 17-latek w drużynie Kolejorza. Bo kiedy już udało się stworzyć przewagę w tym ataku, kiedy Jacenko ładnie się odwrócił w środkowej strefie boiska i podał na prawą stronę, to dośrodkowanie powinno być zdecydowanie lepsze, żeby gdzieś starać się wykreować okazję podbramkową w końcu. Teraz zostawiają piłkę zawodnicy Bytowi Camargo, który wznawiać będzie grę. Giel jest na pozycji lewoskrzydłowego, choć to napastnik, jeżeli chodzi o ten sezon. Teraz Lizakowski tam jeszcze zamyka tę akcję z prawej strony boiska. Wycofana piłka do Dymerskiego. Jeszcze raz Lizakowski. Naprzeciwko niego Jacenko, prawy obrońca, czyli Dymerski. Teraz piłka do środkowej strefy boiska. Strata jednak, no i Lechici mogą rozpocząć kontrę. Świetnie tutaj jednak Memicza zaasekurował Camargo. Gdyby nie on, to byłby ten szybki wypad Lechitów z własnej połowy. Memicz, Camargo. Przewrócony tutaj zawodnik Bytowi. Są protesty. No i dobrze interweniuje Borowski. A teraz jeszcze upomnienie dla Ławrynowicza, który, jak to arbiter stwierdził, widział przewinienie zawodnika Kolejorza. Tyle, że dał pograć zawodnikom Bytowi, bo kontynuowali swoją akcję. Jakub Ryś też był w środkowej strefie boiska. Sobol ładnie teraz oddał tę piłkę. Może się rozpędzić Ławrynowicz w środkowej strefie boiska. Ławrynowicz. Teraz już Niewiadomski. Nie zagrał jednak dłuższego podania do Jacenki. Kryk w środkowej strefie boiska. Przejdzie ta piłka tutaj do Sobola na prawą stronę. Niestety nie. Ale dobrze Borowski. Kryk. Do Wojtkowiaka. Dłuższe zagranie od Wojtkowiaka. Znów obrońcy dobrze. Teraz ta piłka przez Lechitów przejęta. Jacenko przed polem karnym. Jacenko, ale świetnie znów obrońcy Bytowi. Teraz Giel został uprzedzony przez Wojtkowiaka. Nawrocki. Na prawą stronę do Malca. Malec biega do środka boiska i lewą nogą starał się kierować piłkę w pole karne. Jeszcze raz Malec, zastawia się tam Sobol, teraz Ławrynowicz! Broni Staniszewski, dobitka, jeszcze raz świetnie interweniuje bramkarz Bytowi. Ależ była wreszcie okazja dla piłkarzy Kolejorza. Nie mogą teraz uwierzyć, że nie objęli prowadzenia. Najpierw strzał zza pola karnego Ławrynowicza, świetnie broni Staniszewski, odbija piłkę. No i potem właściwie można powiedzieć, że naprawia swój błąd, bo pewnie lepiej powinien wypiąstkować tę piłkę po tym pierwszym strzale. Jacenko nie może uwierzyć, że nie dobił tej piłki i że Lech nie prowadzi w tym meczu 1-0. 39. minuta, najlepsza okazja dla Lechitów w tej pierwszej części spotkania. Kryk z narożnika boiska. Cały zysk dla Lecha z tej akcji, czyli rzut rożny. Dośrodkowanie Kryga, teraz Staniszewski dobrze łapie piłkę.
już stara się szybko zagrać. Lizakowski jest tu na środku boiska. Borowski uprzedzony. Faulowany był zawodnik Bytowi i będzie żółta kartka dla Filipa Borowskiego, który ostatecznie przewinił w 40 minucie tej rywalizacji. Była zatem żółta kartka dla Bytowi wcześniej, dla Jakuba Bacha, teraz Filip Borowski w drużynie Lecha Poznań. 1-1, jeśli chodzi o te żółte kartoniki. 0-0, jeśli chodzi o rezultat spotkania. To zobaczymy, jak ten stały fragment gry rozwiążą goście. Mateusz Szela z numerem 8 będzie wykonywać stały fragment gry. Na 18 metrze ustawiona linia defensywna Kolejorza. Dośrodkowanie piąstkuje Krzysztof Bąkowski. Teraz wybija piłkę z własnego pola karnego Filip Nawrocki. Raz i drugi, bo ta piłka szybko w obręb szesnastki wróciła. Teraz Malec uda się tutaj wyjść z kontratakiem. No, pomylił się zawodnik Bytowi, przepuścił piłkę, ale zdołał potem jeszcze naprawić ten swój błąd i odegrać do Staniszewskiego. Teraz akcja Bytowi, dośrodkowanie w pole karne. No i tutaj już spokojnie będzie interweniować Bąkowski. No i można teraz zaskoczyć drużynę Bytowi, która tak ospale wraca na własną połowę. Nawet krzyczy powrót, powrót trener Stawski. Malec do Marciniaka. Marciniakowi za chwilę pokaże się po prawej ręce Filip Borowski, ale Marciniak chyba zdecyduje się na dośrodkowanie. Nie, zagrał jednak piłkę do Borowskiego. Malec. Jeszcze raz Borowski. Dostanie piłkę Malec, no i był zahaczony przez Mateusza Szele, więc rzut wolny dla Kolejorza w 42 minucie rywalizacji. Wydawało mi się, że można wcześniej troszkę dośrodkować tę piłkę w pole karne do partnerów, ale ostatecznie pograli tutaj takimi krótkimi podaniami Malec, Marciniak i Borowski w trójkącie. Ostatecznie faul i rzut wolny dla Kolejorza. Myślę, że Ławrynowicz lewą nogą tutaj będzie dokręcał tę piłkę do bramki. Tak rozwiązywali wcześniej te stałe fragmenty gry Lechici, aczkolwiek różne są te warianty rozegrania. 43 minuta. No to tak, Kryk zostawił piłkę Ławrynowiczowi, więc on będzie dośrodkowywać. Ławrynowicz, no ale nie przerzucił już pierwszego obrońcy, tyle że ten ratuje się wybiciem poza linię końcową, więc Igor będzie miał szansę na poprawkę teraz z narożnika boiska w tej 43 minucie. Jeszcze raz Kryk zostawił piłkę swojemu młodszemu koledze. Ławrynowicz, dośrodkowanie, Staniszewski. No, był tam faulowany zdaniem Filipa Kaliszewskiego, czyli arbitra tego spotkania, więc od rzutu wolnego teraz drużyna Bytowi. Bytowia 3 porażki w ostatnich 4 spotkaniach. Było tylko w tym okresie zwycięstwo z Sokołem Ostróda, czyli Beniaminkiem, 1-0. W środę przegrana 1-2 z GKS-em Katowice, choć prowadzili w tym meczu. Natomiast jeśli chodzi o te wcześniej przegrane mecze, to także z Hutnikiem Kraków na wyjeździe 1-3, jedyny gol Pawła Zawistowskiego z rzutu karnego. No i także z Motorem Lublin 1-2, tutaj honorowe trafienie Giela, jeśli chodzi o tę rywalizację. A zatem te zespoły, które były gdzieś w dole ligowej tabeli, Hutnik, Motor już troszkę wyżej po tych ostatnich zwycięstwach, punktowały przeciwko Bytowi, więc liczymy także, że zapunktuje także drużyna Kolejorza. Nawrocki do Bąkowskiego. Za chwilę rozpocznie się ostatnia minuta pierwszej części spotkania. Zobaczymy, czy będziemy tutaj mieli doliczony czas. Bąkowski. Wojtkowiak. Niewiadomski. Był faulowany, rzut wolny dla Kolejorza.
I już gra wznowiona. Kryk. Nawrocki. Marciniak. Był faul. Przewinienie. 30 sekund do końca. Nie widzę kierownika poznańskiej drużyny, więc wydaje się, że nic tutaj arbiter nie doliczy. No to zobaczymy jeszcze, czy coś się wydarzy przed przerwą. Jacenko. Jednak okazuje się, że minutę dłużej będziemy grali w pierwszej części spotkania. Oj, teraz Marciniak chyba za to przewinienie, za ten faul taktyczny. Obejrzy żółtą kartkę, już ta kartka jest w rękach arbitra, podniesiona nad głowę. Wskazanie na gracza oznaczonego numerem 6 i Artur Marciniak z żółtą kartką. A my zobaczymy jeszcze rzut wolny dla gości. Zmierzają stoperzy w poznańskie pole karne, więc chcą jeszcze tutaj od razu kopnąć niemal ze środka boiska w poznańskie pole karne, żeby stworzyć tam jakieś zamieszanie i ewentualnie mieć okazję do tego, żeby zejść do szatni z prowadzeniem 1-0. Strzela do środkowania, ale wprost do Bąkowskiego. No i teraz Krzysiek poszuka jeszcze któregoś z partnerów, żeby szybko wyjść z kontratakiem. Nie, nie udało się. Wracali teraz dobrze, szybko zawodnicy Bytowi. Dlatego krótko rozegrają tę akcję zawodnicy Kolejorza. Sobol ładnie szybko odegrał do Malca. Malec teraz do swojego partnera. No i ostatecznie gwizdek sędziego kończący pierwszą część meczu. Pierwszą część meczu, w której właściwie można powiedzieć po jednej dobrej okazji zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Lech miał przewagę, Lech rozgrywał swoje akcje. Bytowia przyczajona na własnej jej połowie, ale w 10 minucie Piotr Giel miał 100% okazję. Przestrzelił jednak, mając przed sobą tylko Krzysztofa Bąkowskiego, ale Lechici odpowiedzieli strzałem z dystansu Ławrynowicza, no i dobitką Aleksandra Jacenki i także drugą dobrą interwencją bramkarza Bytowi. To zapobiegło utracie gola, jeśli chodzi o drużynę gości. Natomiast po pierwszych 45 minutach mamy bezbramkowy remis. No i na antenie Lech TV, a także stacji Fan Club TV będziemy za kwadrans, kiedy rozpoczynać się będzie druga część rywalizacji we Wronkach. Na razie w 17. kolejce drugiej ligi piłkarskiej Lech II Poznań, Bytowia Bytów 0-0.
kłaniamy się ponownie z Wronek i zapraszamy na drugą część meczu pomiędzy rezerwami Lecha Poznań a Bytowią w 17. kolejce drugiej ligi piłkarskiej. Do przerwy mamy bezbramkowy remis i mam prośbę do piłkarzy obu zespołów, żeby ciekawsza była ta druga część rywalizacji, bo ostrzegam, że będę uciekał w dygresje pozaboiskowe i anegdotki, a wolałbym jednak mimo wszystko tego uniknąć. Liczymy na 3 punkty dla drużyny rezerw Kolejorza, 3 punkty, które mogą sprawić, że Lech opuści strefę spadkową drugiej ligi piłkarskiej, no ale do tego potrzebnych jest zdecydowanie więcej okazji niż to było w pierwszych 45 minutach, bo właściwie odnotowaliśmy strzał z dystansu Igora Ławrynowicza i dobitkę Oleksandra Jacenki. Zmiana była w drużynie gości, ale to powiem Państwu za sekundę, kiedy przedstawię składy, w jakich grają oba zespoły, a zatem porządkując to wszystko na początek drugich 45 minut, w bramce, jeżeli chodzi o drużynę Bytowi, pozostaje Marcin Staniszewski, 4 Filip Dymerski, 5 Krzysztof Bąk, 8 Mateusz Szela, 9 Piotr Giel, 11 Jakub Bach, grał z 13 Kuba Lizakowski, w jego miejsce od początku drugiej części spotkania numer 79 Kacper Sezonienko, 18 Jakub Ryś, 20 Oskar Sikorski, 46 Mateusz De Camargo i 65 Haris Memicz. Jeżeli chodzi o 11 Kolejorza, to bez zmian Krzysztof Bąkowski z jedynką, 14 Filip Borowski, 17 Filip Nawrocki, 2 Grzegorz Wojtkowiak, 15 Jakub Niewiadomski, 6 Artur Marciniak, 10 Eryk Kryk, 16 Igor Ławrynowicz, 13 Jakub Malec, 7 Hubert Sobol i 23 Oleksandr Jacenko. 47. minuta meczu, bezbramkowy remis, no i wracamy do tego obrazka z pierwszej części spotkania, kiedy to piłkarze Kolejorza częściej przy piłce, natomiast nie było tutaj konkretów ze strony Lechitów. No to może teraz Ławrynowicz przed pole karne do Marciniaka. Marciniak przerzucał piłkę do Malca na prawą stronę boiska, ale tam skrzydłowy Kolejorza do tej piłki nie doszedł. Mamy Mikołajki, mamy 6 dzień grudnia, no i nie mogłem się absolutnie spodziewać tego, że kiedy mecz odbywa się 6 grudnia, to będę potrzebował bardziej czapeczki bejsbolówki niż ciepłej, puchowej czapki gdzieś przy temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza. Dziś mamy 10 stopni Celsjusza na plusie. Słońce nad stadionem we Wronkach, to wszystko powoduje, że gdzieś ta czapeczka z daszkiem musi tutaj być, żeby móc obserwować rywalizację na boisku. No przecież były już takie mikołajkowe mecze, kiedy spadał śnieg, kiedy tego śniegu było bardzo dużo i pod znakiem zapytania stawała rywalizacja sportowa, że wystarczy przypomnieć mecz sprzed bodajże 7 lat z drużyną Wisły Kraków przy Bułgarskiej. Lech tamto spotkanie wygrał 2-0 po golach, o ile dobrze teraz pamiętam, Luisa Enriqueza i Kaspera Hamalainena. 2-0, no i wówczas białe boisko, spadł śnieg, niektórzy kibice nawet mieli problem z dotarciem na stadion przy Bułgarskiej, bo faktycznie zima wówczas bardzo mocno zaatakowała stolicę Wielkopolski. Dziś warunki do gry wręcz idealne, więc obserwujemy drugą część rywalizacji. Tak jak już mówiłem, z nadzieją, że Lechici tutaj będą stwarzać swoje okazje i strzelą gola drużynie Bytowi, wygrają to spotkanie. Strata była jednak przed polem karnym, arbiter nie dopatrzył się przewinienia i to sprawiło, że gra była kontynuowana, potem piłkarze Bytowi wybili piłkę poza linię boczną boiska, no bo też leży zawodnik Bytowi na murawie, więc czekamy na to, czy będzie w stanie kontynuować grę zawodnik gości. Podszedł tam jeszcze Hubert Sobol, jeszcze jakiś przepraszający gest napastnika Kolejorza, który, tak jak już mówiłem wcześniej, wraca do wyjściowego składu. Pauzował Hubert za żółte kartki. Ten limit żółtych kartek przekroczył tydzień temu tutaj we Wronkach podczas meczu z Wigrami Suwałki. Wówczas, przypominamy, w drugiej części spotkania przy remisie 1-1 usunięty Hubert Sobol z boiska dostał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. No i te dwie żółte kartki wliczone do rejestru sprawiły, że musiał pauzować Hubert Sobol. Nie zagrał w tym meczu środowym na wyjeździe z Motorem.
Lublin, porażka 0-1. Tam wyszedł w podstawowym składzie zaledwie 16-letni Norbert Pacławski. On starał się nękać drużynę z Lublina, natomiast Lechici, no niestety, z Lublina wrócili na tarczy. Przegrali tamto spotkanie 0-1. Gola stracili w końcówce, 4 minuty przed końcem. Motor wbił tego jedynego gola i zainkasował 3 punkty, a Lech wrócił do Poznania bez punktu. Niewiadomski teraz zagra piłkę do Jacenki. Jacenko szuka miejsca przed polem karnym. Marciniak teraz szeroko do Niewiadomskiego. Ręką zagrał zawodnik Bytowi. Niewiadomski zgłosił to arbitrowi, ale arbiter właściwie w tym samym momencie, kiedy krzyczał ręka, zawodnik Kolejorza już używał gwizdka, już przerywał grę, już wskazywał, że będzie rzut wolny dla Kolejorza. Teraz z lewej strony boiska ta piłka będzie ustawiona kilka metrów poza linią boczną pola karnego. Kryk i Ławrynowicz, tutaj obstawiam, że skoro z lewej strony, to jednak Eryk Kryk, prawą nogą piłka dochodząca do bramki. Ta dwójka zawodników ustawiona, a w polu karnym poszukiwanie partnerów. Na naszych ekranach Jacenko, tam jest także ustawiony za obrońcami Filip Nawrocki. Zobaczymy, kogo będzie tutaj przy tym dośrodkowaniu szukał Eryk Kryk. Czy bardziej przeciągnięte to dośrodkowanie na ten dalszy słupek, czy gdzieś tutaj do zbiegających partnerów, właśnie w stronę tego bliższego słupka. Tutaj był Grzegorz Wojtkowiak. Teraz jeszcze Kryk. Przewrócił się Eryk, ale dobrze, że Lechici tutaj zaasekurowali tę sytuację. Nie ma przynajmniej też kontrataku w wykonaniu piłkarzy Bytowi. Niewiadomski poza linię boczną, więc od wyrzutu z autu teraz grający z czwórką Filip Dymerski. Wybita piłka. No i już znów Lechici. Nie podchodzą wysoko zawodnicy Bytowi. Oni tutaj nawet przy wyrzutach z autu, kiedy przetransportują tę piłkę do środka boiska, to jakby nie nękają poznańskich stoperów i oni spokojnie przejmują piłkę i właściwie rozpoczynają budowanie ataku pozycyjnego. Zastawił się teraz Jacenko na lewej stronie boiska. Była strącona do niego piłka. Kryk. Myślałem przez chwilę, że zdecyduje się na takie zagranie dłuższe do partnera w pole karne. Teraz ładnie Wojtkowiak przerzucił piłkę na drugą stronę boiska. Lechici. Niedokładne jednak zagranie w wykonaniu Borowskiego. No i już wybija piłkę z obrębu własnego pola karnego Staniszewski, ale on znów niedokładnie, znów poza linię boczną. Borowski. Malec jednak ostatecznie wybijał tę piłkę z autu. Borowski później otrzymał to podanie od swojego partnera. Niewiadomski. Ładnie teraz będzie mógł tutaj przedrzeć się lewą stroną boiska, ale ostatecznie ten doświadczony Krzysztof Bąk nabija poznańskiego bocznego obrońcę i od wyrzutu z autu Bytowia jeszcze tam mocno ucierpiał, kuśtykał przez chwilę Krzysztof Bąk grę, może jednak ostatecznie ten 38-latek w drużynie Bytowi kontynuować. Jacenko. Dla kogo będzie wyrzut z autu? Jest dla Lechitów. Dlatego piłka w rękach Niewiadomskiego. Piłkarze jednego i drugiego zespołu niczym zawiadowcy na stacji podnieśli rękę i domagali się pokazania wyrzutu z autu dla ich drużyny. Jeszcze raz Niewiadomski od wyrzutu z autu. Tam trzeba wyjść z tego tłoku po lewej stronie boiska, gdzieś szybko przerzucić ciężar gry na prawą stronę. Sobol jednak teraz wyjechał poza linię boczną, więc wyrzut z autu jest dla drużyny. Gości. Niewiadomski powalczył tam teraz w powietrzu. Wojtkowiak szeroko do Borowskiego. Naprzeciwko niego już wybiega Jakub Bach. Borowski spokojnie jednak, bez błędu. Kryk. Marciniak. Tam pojawił się Borowski znów szeroko.
Nie dostał jednak podania. Wojtkowiak. I wzdłuż linii bocznej boiska po lewej stronie. Podchodzą pressingiem Lechici. Memić. Camargo. Bach. Już piłka znów zagrana do stoperów. Bąk. Dymerski. Dłuższe zagranie. Giel tutaj ucierpiał w starciu z Grzegorzem Wojtkowiakiem. Leży Piotr Giel i wybija piłkę poza linię boczną Krzysztof Bąkowski po to, żeby była okazja udzielić tutaj pomocy medycznej Piotrowi Gielowi. Bardzo doświadczona jest ta obrona Bytowi. Nie ma w niej dzisiaj Deleu, natomiast no Krzysztof Bąk, lat 38, bardzo doświadczony piłkarz, na pewno wnosi taki spokój do tych poczynań defensywnych swojej drużyny. Jeżeli chodzi o Dymerskiego, to jest akurat 18-latek, no ale tutaj zwykle występuje Deleu, czyli gracz 36-letni. Camargo ma 24 lata, natomiast Memić to jest 26-latek. No właściwie każdy z tych piłkarzy, jak tak wyjmiemy z drużyny Lecha Poznań i Wojtkowiaka i Marciniaka, to starszy od wszystkich pozostałych Lechitów będących na boisku. Teraz strata zawodników Kolejorza w środkowej strefie boiska, ale walczy tam ambitnie Malec o odzyskanie tej piłki. Camargo tymczasem przekroczył linię środkową boiska i próbuje przerzucać na drugą stronę. Tutaj jednak dobrze ustawiony Niewiadomski. Wojtkowiak. Kryk. Sobol przyjął ładnie piłkę tyłem do bramki. No, był faulowany przez Krzysztofa Bąka. Cały czas utyka Krzysztof Bąk, no ale grę kontynuuje. Nie poprosił o zmianę. Boiskowy Twardziel, mówiłem. Sporo występów na poziomie ekstraklasy. Zawodnik pochodzący z Warszawy. Teraz strata Lechitów. Giel zagrał piłkę na drugą stronę boiska. Tam może być szansa teraz dla Bytowi. W polu karnym są już zawodnicy gości. Uwaga, dośrodkowanie. Giel tutaj wyskakuje, ale też interweniuje Filip Nawrocki i on ostatecznie ściągnął tę piłkę z nogi, a właściwie z głowy zawodnika Bytowi. Mogło być naprawdę bardzo groźnie. Dymerski od wyrzutu z autu. Pięćdziesiąta ósma minuta rywalizacji, 0-0. Niepotrzebna ta teraz ten obrót z piłką przy dośrodkowaniu. Oddana piłka właściwie przez Oleksandra Jacenkę. Powinien wybijać tę piłkę sprzed własnego pola karnego Oleg. Niepotrzebna ta sztuczka techniczna pod własnym polem karnym. Borowski tymczasem. Ale też poza linię boczną, więc Bytowia odpowiada wyrzutem z autu. Nawrocki teraz spokojnie pozwolił, aby piłka opuściła boisko i od autu bramkowego rozpoczynać będzie Krzysztof Bąkowski. No to czekamy na zmiany też. Jedna była w przerwie w drużynie Bytowi. Jeżeli chodzi o drużynę Lecha, rezerwowy bramkarz to Łukasz Radliński. Natomiast zawodnicy z pola Kacper Wachowiak, Maksymilian Tkocz, Jakub Białczyk, Norbert Pacławski, Jakub Karbownik, Arkadiusz Kaczmarek, Kacper Andrzejewski i Karol Smajdor.
zmiana druga będzie w drużynie Bytowi, no i nie może kontynuować gry Krzysztof Bąk, a zatem trzeba zmienić tego bardzo doświadczonego piłkarza. W jego miejsce pojawi się grający z numerem 17 Patryk Wolski. Teraz widzimy Krzysztofa Bąka zmierzającego poza linię boczną boiska. Jeszcze podziękowania za grę od Camargo. No i teraz już Patryk Wolski na boisku. A zatem ta średnia wieku, jeśli chodzi o defensywę, teraz zdecydowanie spada w drużynie Bytowi. Bo wszedł na boisko 21-latek Patryk Wolski. W środkowej strefie boiska Jacenko ma tutaj sporo swobody po lewej stronie. Dobrze ten ciężar gry przeniesiony przez Lechitów. Nie był faulowany zdaniem arbitra Niewiadomski. Był jednak, a zatem rzut wolny. Chociaż jak widzimy też w obrazku, trener gości zdecydowanie tutaj nie zgadza się z tą interpretacją sędziego. Norbert Stawski protestował, poszedł tam do niego teraz też sędzia techniczny Piotr Idzik, żeby troszkę uspokoić te nastroje w drużynie gości. Alech już rzut wolny rozegrał i piłka padła łupem Staniszewskiego. Dalekie wybicie tego bramkarza, no ale tutaj w powietrzu świetnie sobie poradził Grzegorz Wojtkowiak. Po tym wejściu Wolskiego taka roszada w defensywie, że Dymerski na pozycji stopera, natomiast Wolski zajął miejsce na prawej stronie defensywy w swojej drużynie. Ławrynowicz do Niewiadomskiego. Niewiadomski tyłem do bramki, teraz kogo wybierze? Do Wojtkowiaka. Wojtkowiak pewnie przy tym pressingu teraz Sezonienki i Giela będzie musiał grać do Bąkowskiego, ale w środku boiska, no proszę bardzo, pressingiem podeszła dwójka napastników, czyli Sezonienko i Giel, natomiast zabrakło kolejnych piłkarzy, no i Lechici spokojnie spod tego pressingu mogli szybciutko wyjść jednym podaniem. Bąkowski do Marciniaka jakby zamknął tę możliwość w drużynie gości. Wojtkowiak teraz dłuższe zagranie, chciał od razu za plecy obrońców. Ten nowy na boisku, czyli Wolski, nie popełnia jednak błędu. Niewiadomski. Marciniak. To jest Ławrynowicz. Jacenko. Szeroko zagrana teraz ta piłka. Malec. Chciał uderzyć teraz lewą nogą. Właśnie zbiec do środka na lewą nogę. To, co mówiłem przed rozpoczęciem tej rywalizacji. Lewonożny piłkarz na prawym skrzydle. Zbiegnięcie do środka. Próba oddania strzału. Tyle, że był zablokowany. Kryk, faulowany, rzut wolny dla Kolejorza. Wiem też, że pojawi się na boisku w drużynie Lecha i to będzie pierwsza zmiana. Jakub Karbownik z numerem 11 i on zmieni właśnie Malca. No i rzeczywiście bardzo dziękujemy temu 17-latkowi Jakub Malec, który przed chwilą oddawał strzał, choć wcześniej już była zgłoszona zmiana, więc jakby no mógł podsumować w kapitalny sposób swój udział w tym meczu golem, natomiast został zablokowany. Nie ma już na boisku Jakuba Malca, pojawia się Jakub Karbownik na naszych ekranach z numerem 11. Bardziej doświadczony kolega teraz będzie biegał na skrzydle w drużynie rezerw Lecha Poznań. A od rzutu wolnego zawodnicy Kolejorza. Eryk Kryk prawą nogą, dośrodkowanie w pole karne, aż ta piłka tak szybowała, że patrzyłem, czy tam nie zaskoczy Marcina Staniszewskiego. Nie zaskoczyła od autu bramkowego Staniszewski. Nie było bezbramkowego remisu w tej kolejce, długo zanosiło się na 0-0 w meczu błękitnych Stargard ze Skrą Częstochowa, ale tam padł gol dla gospodarzy w 90. minucie.
No i ekipa błękitnych Stargard, która miała w dorobku 14 punktów, po tym zwycięstwie punktów 17. Dla Bytowi wyrzut z autu w 65 minucie. Wolski. Zyskają piłkę teraz Lechici tutaj w narożniku po prawej stronie. Okazuje się, że tak, będzie wyrzut z autu dla Lechitów. Będzie żółta kartka teraz za uniemożliwienie wznowienia gry dla Mateusza Szeli. Chciał szybko wyrzucić piłkę z autu Kuba Niewiadomski, ale Mateusz Szela mu to uniemożliwił, dlatego mamy żółty kartonik. I możemy grać znów we Wronkach. Sobol chciał strącić tę piłkę głową, ale rywal odbił i wyrzut z autu tylko dla kolejorza. Marciniak w środku, teraz Niewiadomski przebija się po lewej stronie. Niewiadomski chciał zagrać taką podcinkę od razu w pole karne. Startował tam Ławrynowicz, ale to zagranie było zbyt mocne. Jacenko, środek boiska, Jacenko z jednym rywalem sobie poradził, drugi mu piłkę odebrał. Dobrze jednak Niewiadomski. Do Bąkowskiego, bo był od razu naciskany Kuba Niewiadomski. Jacenko, Kryk. Teraz na wolne pole do Ławrynowicza. Ławrynowicz poszuka tutaj Sobola, poszuka go. Sobol na pewno zdąży przed linią końcową boiska. Sobol, dośrodkowanie, aż niewiele brakowało, a Ławrynowicz pakowałby piłkę do siatki z bliska. Kryk. Teraz w pole karne próbował szukać Sobola. Strata jednak i teraz Giel rozpoczyna atak zespołu gości. Tutaj po prawej stronie ustawiony Sezonienko. Piłka jednak na drugą stronę boiska. Nawołują teraz trenerzy Lechitów do powrotu. No i dobrze, udało się opóźnić ten atak gości. Szela w środku boiska. Teraz Jakub Ryś. No i już piłka pada łupem Lechitów. Marciniak. Ale znów zatrzymany tam tym razem Filip Borowski. Wolski. Wojtkowiak. Podbił tę piłkę głową. No i teraz dobrze już interweniował. Niewiadomski, bardzo ładnie do Eryka Kryga, Kryg do Sobola, Sobol tyłem do bramki, oddaje piłkę do Kryga, odskoczyła teraz Erykowi piłka, ale dobrze Marciniak naprawia błąd partnera i teraz Sobol rozpędza się na pozycji lewoskrzydłowego, zatrzymany jednak przez Wolskiego. Wyrzut z autu całym zyskiem dla Lecha w tej sytuacji. Patryk Wolski kiedyś w debiucie w Ekstraklasie w barwach Lecha Poznań strzelił gola, ale to oczywiście nie jest ten sam piłkarz. W meczu z Piastem Gliwice pamiętam właśnie gol. Teraz nie było faulu na Lechicie. Giel rozpoczyna atak Bytowi. Giel w pole karne, przewracany tam, no ale to taka walka bark w bark. Moim zdaniem nie ma tutaj mowy o przewinieniu ze strony Filipa Nawrockiego. W 69 minucie rzut rożny będzie dla piłkarzy Bytowi, ale mam wrażenie, że sędzia wcześniej w środku boiska powinien przerwać grę i podyktować rzut wolny dla Lecha Poznań. Oczywiście Adrian Stawski uważa, że należał się rzut karny jego drużynie, natomiast no, taka walka bark w bark i ostatecznie przewrócony Piotr Giel
zapoznał się z murawą na stadionie we Wronkach. No to z rzutu rożnego w takim razie goście. Chyba pierwszy taki stały fragment gry właśnie dla drużyny Bytowi. Podbił piłkę Niewiadomski, potem spokojnie z powietrza zgarnął ją Krzysztof Bąkowski. Dobra współpraca teraz z dwójki poznańskich piłkarzy. Ławrynowicz, Niewiadomski, Marciniak, Kryk w środku boiska, naprzeciwko niego Sezonienko. Kryk podciął ładnie tę piłkę do Borowskiego. Borowski już tam włączył się do tej akcji ofensywnej. Teraz Karbownik. Kryk. A chciał tak płasko zagrać piłkę od razu do partnera. Teraz uwaga, z dystansu strzela Niewiadomski jeszcze w polu karnym. Mógł przeciąć tor lotu piłki. Oleksandr Jacenko teraz na naszych ekranach tak jakby chciał pokazywać, jak to powinien zrobić, jak dołożyć tę nogę do piłki, żeby ta piłka znalazła drogę do siatki. Zmiana będzie w drużynie Bytowi. Mateusz Szczela z numerem 8 plac gry opuszcza, a w jego miejsce pojawia się gracz oznaczony numerem 21, czyli Mateusz Wrzesień. Trzecia zmiana w drużynie Bytowi. Jak wiadomo, można zmian dokonać 5, natomiast w trzech przerwach w grze. Tyle, że jedna ze zmian była w 46 minucie na początku drugiej części spotkania, więc jeszcze tutaj w jednej przerwie dwie zmiany będzie mógł dokonać trener Bytowi, ale będzie musiało to być zrobione podczas jednej przerwy w grze. Nie można dokonać tutaj pojedynczo już dwóch zmian, jeśli chodzi o drużynę Bytowi. Natomiast w Lechu jak na razie do tej pory pojawił się tylko Kuba Karbownik, więc tutaj pełne pole manewru, jeśli chodzi o drużynę trenerów Rafała Ulatowskiego i Karola Bartkowiaka. Oddali teraz piłkę Bytowi zawodnicy Kolejorza, cofnęli się na własną połowę, no i goście rozgrywają ten swój atak. Dłuższe zagranie, padnie ta piłka łupem zawodników Bytowi i ostatecznie jednak ucieka zawodnikowi gości Bąkowski od autu bramkowego. 72. minuta rywalizacji. No czekamy tutaj na jakąś rozstrzygającą akcję, akcję, która da 3 punkty rezerwą Kolejorza w meczu z Bytowią. Nawrocki. Dłuższe zagranie, ale jednak pod nogi rywala. No i teraz już rozpędzają się goście. Mają piłkę przed polem karnym. Uwaga, teraz może już być strzał z dystansu. Jest płaski strzał. To był gracz oznaczony numerem 18, Jakub Ryś, ale piłka obok słupka poznańskiej bramki. No ale rozochocili się w tym ostatnim fragmencie gry zawodnicy Bytowi. O właśnie, ten piłkarz na naszych ekranach uderzał teraz na bramkę. Bąkowski. No i Bytowie odważniej. Tak jak w pierwszej połowie goście byli cofnięci na własną połowę i pozwolili rozgrywać Lechitom, tak teraz zostają pressingiem. No i proszę, po tym pressingu odzyskują piłki. Jeszcze jedna próba z dystansu teraz. Jednak niecelna w wykonaniu tego, który pojawił się na boisku, czyli Mateusza Września. No to teraz Lechici muszą być bardziej ostrożni przy tym rozegraniu od autu bramkowego z 5 metra, żeby tutaj nie popełnić jakiejś straty. Już wznowili, teraz krótko wymieniali podania Nawrocki i Bąkowski. Nawrocki dłuższe zagranie. Uda się przejąć tę piłkę? Nie udało się. Znów pada łupem gości. I znów przez środek boiska atakują zawodnicy Bytowi, oby tutaj nie było dobrej okazji dla gości od bramki. Rozpoczynać będzie Krzysztof Bąkowski. Teraz już zdecydowanie lepiej od autu bramkowego zawodnicy Kolejorza. Marciniak z takim kółeczkiem w środkowej strefie boiska, bo też nie miał partnera do podania. Strata Niewiadomskiego. Giel. To jest Wrzesień. Naprzeciwko niego Wojtkowiak ucieka do linii końcowej. Zawodnik Bytowi zablokowany przez Wojtkowiaka. Rzut rożny dla Bytowi.
No to nie jest dobry fragment w wykonaniu piłkarzy Kolejorza, którzy pod własnym polem karnym tracą kolejne piłki. To napędza drużynę Bytowi. Oddali dwa strzały na szczęście niecelne, no ale mają także drugi z rzędu stały fragment gry. Wcześniej sporo tych rzutów rożnych, rzutów wolnych w drużynie Kolejorza, natomiast teraz przesuwa się to na stronę drużyny Bytowi, jeśli chodzi o tę statystykę. Jest już dośrodkowanie, wybijana piłka, no i faulowany był Grzegorz Wojtkowiak, o ile tam dobrze widziałem. Leży ten doświadczony piłkarz. A będą zmiany też w drużynie Kolejorza zapewne. Zaraz się dowiemy, kto wejdzie na boisko, ale na razie jeszcze szykują się na ławce rezerwowych zawodnicy Lecha, którzy są przewidziani do tego, żeby pojawić się na murawie. Kryk. Nawrocki. Borowski. Ławrynowicz. Marciniak. Ładnie przyjął tę piłkę. To jest Karbownik. I teraz co? Będzie wyrzut z autu? Nie będzie tam wyrzutu z autu. Będą rozpoczynać swój atak zawodnicy gości. Nawrocki, teraz spokojnie, Wojtkowiak przewrócił się, Giel będzie miał kapitalną okazję do tego, żeby jego zespół objął prowadzenie, Giel świetnie broni Bąkowski, jeszcze Giel, pusta bramka i poprzeczka ratuje Kolejorza, jeszcze z linii bramkowej wybija teraz Jakub Niewiadomski, niesamowita sytuacja, Camargo miał tam pustą bramkę i trafił w poprzeczkę, a potem jeszcze jedna dobitka Giela i świetnie z linii bramkowej, zadowolony. Jak gdyby obronił rzut karny Jakub Niewiadomski, czyli boczny obrońca Kolejorza. Niesamowita sytuacja, no nie mamy wątpliwości, że Bytowia powinna w tym momencie prowadzić 1-0, no, ale zaczęło się to od tego, że stracił równowagę Grzegorz Wojtkowiak. No to Lech odpowiada, ręką zagrał tam zawodnik Bytowi, nie było ręki. Stracił równowagę Grzegorz Wojtkowiak i to sprawiło, że Giel popędził sam na bramkę Krzysztofa Bąkowskiego. Ten pojedynek z poznańskim bramkarzem przegrał, no ale potem jeszcze dwie dobitki. Jedna w poprzeczkę, kiedy była pusta poznańska bramka, a przy drugiej już świetnie interweniował Jakub Niewiadomski. Kryk. Szeroko na prawą stronę boiska. Borowski. Ten tam jednak świetnie powstrzymany przez Camargo. Giel przyjmuje piłkę tyłem do bramki, ale szybko odebrana mu ta piłka przez Lechitów. Dwóch piłkarzy w drużynie Kolejorza gotowych do gry. Kacper Andrzejewski z numerem 20 i z numerem 9 Norbert Pacławski. Andrzejewski może zmienić tutaj, zobaczymy, może właśnie Wojtkowiaka, może jednak ta kontuzja, którą zgłaszał przed meczem Grzegorz Wojtkowiak, daje mu się teraz we znaki. Niewiadomski. Pod polem karnym jest Jacenko, ale przez chwilę orientował się, gdzie jest ta piłka. Wojtkowiak ładnie teraz głową do Kryga. Kryg już stara się zagrać do Jacenki. Jacenko już rozpędzał się na lewej stronie boiska. Uprzedzony jednak i tylko wyrzut z autu dla Kolejorza i teraz chyba będzie można dokonać tych dwóch zmian, jeżeli chodzi o drużynę Lecha. Tak jest, opuszcza boisko Grzegorz Wojtkowiak, w jego miejsce Kacper Andrzejewski, czyli to jest zmiana na pozycji stopera i plac gry opuszcza także Eryk Kryk, grający z numerem 10, a w jego miejsce z 9 Norbert Pacławski. Tak to wygląda, jeśli chodzi o zmiany. Dwie, które teraz w drużynie Kolejorza, razem trzy roszady. No i już widzimy tego 16-latka, rocznik 2004 w drużynie Kolejorza, czyli Norberta Pacławskiego. Ręką zagrał Jakub Niewiadomski i od rzutu wolnego będzie rozpoczynać Bytowie. 79. minuta, bezbramkowy remis w meczu 17. kolejki drugiej ligi piłkarskiej pomiędzy Lechem II Poznań a Bytowią Bytów. Pierwsza interwencja Andrzejewskiego, dobra. Pacławski teraz, Sobol,
Tutaj jest Jacenko do środka boiska, do Ławrynowicza, ten szeroko do Karbownika. Karbownik teraz tam może zagrać jeden na jednego z rywalem. Odbita jednak piłka od nogi przeciwnika. Teraz jeszcze Borowski będzie miał szansę na dośrodkowanie. Przyjmował piłkę tyłem do bramki Sobol. Ostatecznie obrońca jednak dobrze interweniuje. Niewiadomski. Lechici cały czas przy piłce. Ławrynowicz. Borowski. Tutaj może zagrać do Karbownika, ale ucieka do linii końcowej boiska Filip Borowski. Ławrynowicz i teraz przerzut piłki w pole karne. Pada ta piłka łupem Staniszewskiego. Staniszewski wybija piłkę od razu na połowę rywala. Teraz ten, który ma opaskę kapitańską na ręce, czyli Filip Nawrocki, po zejściu Grzegorza Wojtkowiaka głową wybija piłkę poza linię boczną. Camargo od wyrzutu z autu, ale już też sporo wysiłku włożone w to spotkanie przez tego Brazylijczyka, więc tak niespiesznie podążał w kierunku piłki 24-latek. Lechici teraz cofnięci w komplecie na własną połowę. Przerzut na lewą stronę boiska. To może być szansa teraz dla Bytowi. Giel poza polem karnym. No i teraz już trzech piłkarzy w obrębie szesnastki. Dośrodkowanie, Giel strzela 1-0 dla Bytowi. 81. minuta rywalizacji. No i można powiedzieć, że dopięli swego goście z Bytowa, bo obejmują właśnie w tym meczu prowadzenie. Dziesiąty gol Piotra Giela, ogłoszony teraz strzelec przez spikera zawodów. Mówiłem chwilę wcześniej, przed tym dośrodkowaniem, że jest czterech nawet chyba piłkarzy Bytowi w obrębie poznańskiego pola karnego. Dobre dośrodkowanie, głową strącona piłka i Bytowia w ten sposób obejmuje we wronkach prowadzenie z rezerwami kolejorza. No to teraz Lechici mają 9 minut na to, żeby odmienić losy tej rywalizacji. Bytowia tak przeczekała Lechitów w pierwszej części spotkania. W drugiej także taka zachowawcza gra piłkarza Adriana Stawskiego, ale ostatecznie ruszyli w tych ostatnich 20 minutach. Były ostrzeżenia dla Lechitów. Była ta niesamowita sytuacja, w której na 3 razy próbowali wpakować piłkę do siatki zawodnicy Bytowi. No i w końcu teraz w 81. minucie Piotr Giel na 1-0 dla Bytowi. No i teraz pewnie już wrócą spokojnie na własną połowę i będą bronić tego korzystnego rezultatu. Andrzejewski. Stoper odważnie na połowę rywala, no ale musi dokładnie zagrać, nie może tutaj zrobić straty Kacper Andrzejewski. Teraz przed pole karne Jacenko. Wycofana piłka do Andrzejewskiego. Marciniak. Ławrynowicz. Kto tam był? Pacławski, który teraz na prawą stronę do Borowskiego. Borowski będzie dośrodkowywać. Nie, na razie szuka zbiegnięcia do środka boiska. Jeszcze Marciniak z dystansu. Strzał celny, ale broni spokojnie Staniszewski, bo to nie była mocna próba. No jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, no to można być niemal pewni, że przezimują rezerwy kolejorza w strefie spadkowej drugiej ligi piłkarskiej. Przypominamy, spadają do trzeciej ligi 3 ostatnie zespoły w tabeli. Będzie trzeba zimą przy bułgarskiej tutaj we Wronkach pomyśleć o tym, jak sprawić, żeby Lechici pozostali na szczeblu centralnym w naszym kraju. 84. minuta, coraz częściej spoglądam tutaj na zegar boiskowy.
bo uciekają teraz te minuty Lechitom. Wyrzut z autu dla Bytowi. 6 minut do końca, plus oczywiście czas doliczony przez arbitra. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Tutaj dobrze wybija Niewiadomski. Jacenko przejmuje piłkę. Faulowany był tam zawodnik Bytowi. Bodajże przez Pacławskiego albo Ławrynowicza, któryś tam z nich wplątał się do tej akcji, przewinił. Pokazuje arbiter, że będziemy grać na gwizdek. No i mówiłem, że w tej jednej przerwie ma dwie zmiany jeszcze do dokonania trener Bytowi i ma zamiar skorzystać z tej okazji. Łukasz Wasiak oraz Dominik Urban to będą piłkarze, którzy są szykowani tutaj do gry. No to czekamy na to dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie, a właściwie nawet taka próba strzału na bramkę Krzysztofa Bąkowskiego. I teraz Lechici szybko starają się zorganizować i wyjść do tego ataku. W środku boiska jest Marciniak. Zagrywa na lewą stronę do Niewiadomskiego. Niewiadomski wzdłuż linii bocznej boiska do Jacenki. Jacenko się tutaj rozpędza. Zaraz może mieć szansę na dośrodkowanie. Właśnie jest to dośrodkowanie. Kto jako ostatni dotykał piłki? Hubert Sobol, a zatem od bramki Lechici. Od bramki Bytowia oczywiście. Zmiany w drużynie gości. Opuszcza boisko Jakub Bach z numerem 11. W jego miejsce 25, czyli Dominik Urban. I druga zmiana to schodzący z boiska Jakub Ryś z numerem 18, a w jego miejsce z siódemką Łukasz Wasiak. 87. minuta rywalizacji. Teraz jeszcze właśnie wyjaśnienia między arbitrem a ławką rezerwowych, sztabem szkoleniowym Bytowi właśnie, ile tych przerw było, jeśli chodzi o zmiany. Ja już to wcześniej policzyłem, więc tu na pewno wszystko odbyło się w zgodzie z przepisami. Lechici tymczasem w ataku. Wydawało się, że można więcej wycisnąć z tej akcji, jeśli chodzi o drużynę Kolejorza. Dobrze tutaj z lewej strony Jacenko, potem przeniesiony ten ciężar gry na drugą stronę. No i tam szkoda, zabrakło już skutecznego dogrania w pole karne. Faulowany był teraz Filip Nawrocki, który chciał interweniować, uprzedzać rywala, natomiast został gdzieś tam kopnięty. I mamy stały fragment gry. Marciniak zagrał jednak krótko. Andrzejewski. Szeroko na prawą stronę boiska. Teraz strata, no i Marciniak będzie musiał tam interweniować. Nie, ostatecznie jednak daje wykazać się obrońcą Andrzejewski. I teraz już Marciniak włączył się do tej akcji. Zagrał piłkę do Borowskiego. Faulował Borowski niestety w tej 89. minucie. Troszkę sprytu tutaj zabrakło. W pewnym momencie na początku sezonu, kiedy były te kolejne porażki Lechitów, zrobiło się 6, a nawet w pewnym momencie chyba 7 punktów straty do bezpiecznego miejsca. Teraz są 3 punkty straty
po tym, kiedy Lechici znów zameldowali się w strefie spadkowej. No absolutnie, to jest oczywiście wszystko do dorobienia. Nie jesteśmy nawet jeszcze na półmetku rozgrywek. Tutaj spokojnie widziałem już wcześniej podniesioną chorągiewkę sędziego asystenta, więc było jasne, że ta akcja Bytowi zostanie przerwana, bo zasygnalizowany został spalony. Ten mecz z Chojniczanką to jest 18. kolejka, zatem jeszcze nie skończymy nawet pierwszej rundy rozgrywek w tym roku. Będzie trzeba dograć tą pierwszą rundę plus całą drugą na wiosnę. No ale Lechici tymczasem atakują. Ławrynowicz przed pole karne, no ale tam nieporozumienie Sobola z Pacławskim. No i już piłkarze Bytowi starają się rozpędzać. Świetna jednak interwencja Lechitów. No to teraz oni mają szansę odpowiedzieć. Tam po prawej ręce Borowskiego jest Karbownik. Dostanie tę piłkę Karbownik. Będzie miał szansę na dośrodkowanie, ale zbyt głębokie to dośrodkowanie. I łapie piłkę Staniszewski. Zobaczymy, ile dłużej będziemy grali we Wronkach. 3 minuty. Tyle będzie doliczone przez arbitra. Za chwilkę to zasygnalizuje kierownik poznańskiej drużyny. My już dostaliśmy tutaj tę informację. No to walczmy, chociaż o ten jeden punkt tutaj we Wronkach w tym doliczonym czasie gry. Szeroko teraz zagrali Lechici. Teraz właśnie rozpoczynamy doliczony czas gry. Poślizgnął się Niewiadomski, który starał się gdzieś tam przesunąć ciężar gry na prawą stronę boiska. Borowski. On teraz tutaj asekurował linię defensywną. Wyrzut z autu dla Kolejorza. Karbownik będzie tym, który będzie wyrzucał tę piłkę, czy zostawi piłkę Borowskiemu? Jednak Karbownik. Od razu w pole karne? Nie. Do Andrzejewskiego. Andrzejewski tutaj po lewej ręce ma Niewiadomskiego, ale nie, Andrzejewski bezpośrednio stara się kierować piłkę w pole karne. Przejmują piłkę znów rywale. No i mogą rozpocząć szybko i kontratak, natomiast Bąkowski dobrze pod, za polem karnym. Niewiadomski był faulowany, rzut wolny dla Lecha. Marciniak. Andrzejewski. Podbiega teraz Kacper Andrzejewski. Taka podcinka w pole karne. Jacenko tak na walkę w obrębie szesnastki. Obrońcy jednak dobrze interweniują. I teraz już taki oswabadzający wykop zawodników Bytowi. 1,5 minuty do końca. Bąkowski. Borowski. Przejmie tę piłkę teraz zespół Kolejorza. Przejął. No to jeszcze ze 2 razy trzeba kopnąć piłkę gdzieś w obręb szesnastki, spróbować gdzieś poszukać tego gola wyrównującego. Właśnie tak jak teraz, Jacenko. Poza polem karnym zawodnicy gości, tak jest. Giel znów rozpędza się z własnej połowy. Poszukał Giel tam partnera. Szansa broni. Świetnie Krzysztof Bąkowski. No i Lech sprzed własnego pola karnego, ale to trzeba tę piłkę transportować szybko, no bo to jest chyba ostatnia okazja. Długie zagranie, przejdzie ta piłka. Jeszcze wydawało się, że Pacławski tutaj na 20 metrze tę piłkę przejmie. Tam będzie spalony, tak jest oczywiście. Nie ma wątpliwości, że tam ta piłka, która teraz wpada do poznańskiej siatki, nie może oznaczać drugiego gola dla Bytowi. No i teraz powinien Bąkowski wygonić wszystkich swoich partnerów w obręb pola karnego. Proste środki. Trzeba kopnąć piłkę pod pole karne. Skaczą Lechici. Przejmują tę piłkę. Uwaga! Szansa! Sobol! Gol! 1-1! Hubert Sobol! Niesamowite! Mówiłem! Trzeba kopnąć pod pole karne. Trzeba poszukać już prostych środków. Arbiter kończy mecz, a zatem uratował Lech punkt w meczu z Bytowią w 93. minucie tej rywalizacji. Brawo dla Huberta Sobola, no
Od 81 minuty nosy mieliśmy zwieszone na kwintę. Liczyliśmy oczywiście tutaj na 3 punkty, natomiast jeśli nie da się wygrać meczu, to trzeba spróbować go nie przegrać. Ta stara piłkarska prawda znalazła dzisiaj potwierdzenie we Wronkach. Płaski strzał Huberta Sobola i wyrównujący gol dla Lecha dosłownie na sekundy przed końcem tej rywalizacji. Uproszczenie środków, piłka ze środka boiska gdzieś strącona pod polem karnym przez zawodników Kolejorza, padła łupem Huberta Sobola, ten się nie zastanawiał. Kopnął mocno tuż przy słupku i dał Lechowi gola wyrównującego na 1-1 w tej rywalizacji. Widzimy teraz Huberta, który wraca do podstawowego składu Kolejorza, wrócił na to spotkanie, no i dał punkt swojej drużynie przeciwko drużynie Bytowi. Lech ze strefy spadkowej nie wyszedł, ale Lech ma 14 punktów dorobku, 17 pozycja w tabeli, 2 punkty straty do Znicza Pruszków i Olimpii Elbląg, 3 punkty straty do Garbarni oraz Błękitnych Stargard. Tak jak już mówiłem wcześniej, za tydzień wyjazd do Chojnic na mecz z Chojniczanką na koniec tej rywalizacji w tym roku, jeśli chodzi o drugą ligę piłkarską. Natomiast jeżeli chodzi o mecze na naszej antenie, na antenie Lech TV i także gościnnie na antenie stacji Fan Club TV, to jeśli chodzi o ten rok wszystko. Zbliża się godzina 15, zatem za 2,5 godziny na stadionie przy Bułgarskiej emocje ekstraklasowe. Punkt wywalczony przez rezerwy Kolejorza w meczu z Bytowią. Zobaczymy, jak spiszą się piłkarze trenera Dariusza Żurawia przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała. To wszystko z Wronek, gdzie dziękują Państwu bardzo serdecznie Maciej Springer i Maciej Henszel. 1-1 w meczu rezerw Lecha Poznań z Bytowią Bytów. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do zobaczenia.